Cześć, Daniel Ortega z tej strony, alsko.pl, więc robimy barki 5 minut. Normalnie ten trening robię na siłowni, ale dzisiaj go zaprezentuję w domu. Opiszę Wam wszystkie ćwiczenia, jak to wszystko wygląda, ile powtórzeń, ile serii, ile odpoczynku, a raczej tego odpoczynku wcale nie będzie, bo będziecie jechać równo przez prawie całe 5 minut. Tyle, ile możecie. Dobra, już tłumaczę, o co chodzi i od jakiego ćwiczenia zaczynamy. Więc pierwsze ćwiczenie, jakie będziemy robić, to jest wyciskanie żołnierskie. Normalnie robię to na stojąco, ale w tym przypadku zrobię to na siedząco, żeby to ujęcie było lepsze. Więc robimy drop sety, 4 drop sety wyciskania żołnierskiego bez przerwy. Zaczynamy od największego ciężaru, od takiego, gdzie jesteśmy w stanie mniej więcej zrobić jakieś 8 powtórzeń, plus minus 8 powtórzeń. Zostawiamy sztangę, zmniejszamy ciężar i robimy dalej, max powtórzeń, zmniejszamy ciężar, robimy max powtórzeń, zawsze max powtórzeń, nie obchodzi mnie co ile zmniejszacie, zawsze robicie max powtórzeń, 4 drop sety. Po takim wyciskaniu żołnierskim przechodzimy na wzniosy hantli bokiem, podobnie robimy drop sety. Proponuję Wam to robić akurat na siłowni, bo akurat możecie sobie zabrać parę hantli, po prostu bierzecie na przykład, nie wiem, 15, później 12, później 10, później 8 i możecie przejść dalej. Jeżeli robicie w domu, to niestety zajmie Wam trochę czasu zmniejszanie tego ciężaru, ale to nic nie szkodzi, po prostu odpoczniecie trochę dłużej, a zrobicie więcej powtórzeń. Więc to jest nasze drugie ćwiczenie. Robimy drop sety na hantlach, wzniosy hantli bokiem. Następne ćwiczenie, jakie będziemy robić, to jest wzniosy hantli, ale do przodu. Podobna zasada, drop sety, tym razem do przodu. Więc mamy już nasze 12 serii, ale tu się nie kończy, jedziemy dalej, czasu jeszcze troszeczkę mamy. Następne ćwiczenie robimy wypychanie hantli przed siebie. Jedną hantlę przed siebie, maksymalną ilość powtórzeń. Możemy zrobić takie dwie serie z zmniejszoną ilością powtórzeń. Ja zawsze robię takie dwie serie po max powtórzeń. W momencie, kiedy już się zmęczę, zaczynam sobie pomagać nogami, czyli uginam nogi i trochę nadaję pędu tej hantli, więc robię troszeczkę więcej powtórzeń. Odpoczywam, nie wiem, jakieś 10 sekund, biorę następną hantlę, trochę mniejszą i jadę dalej. I ostatnie ćwiczenie, jakie zawsze robię, to jest krążenia talerzem wokół głowy. 10 razy w jedną stronę, 10 razy w drugą, odpoczywam chwilę, 10 razy w jedną, 10 razy w drugą. Ten trening zajmie Wam mniej więcej 5 minut, ale uwierzcie mi, że barki będą, naprawdę będą na Was wściekłe, będą chciały Wam wyskoczyć, nigdy więcej do Was wrócić, ale tyle wystarczy. Ile powtórzeń? Zawsze max powtórzeń. Pierwsza seria powinna być taka, że dacie radę zrobić 8 powtórzeń minimum, ok? Następne serie max powtórzeń. Staracie się robić jak najmniej przerwy między ćwiczeniami. Więc w sumie to by było wszystko w tym filmiku. Macie trening, wiecie co zrobić. Jeżeli macie teraz barki do zrobienia, a nie macie czasu, albo chcecie sobie zrobić coś innego, jak najbardziej możecie. I powtarzam, hej, możecie zrobić to 5 minut i powtórzyć jeszcze raz. Możecie zrobić taki trening 10 minut, tylko uwierzcie mi, że te 10 minut to będzie najgorsze 10 minut Waszego życia. Tak czy inaczej, możecie zrobić dwie serie, a może nawet 3 serie, jeżeli w ogóle jesteście już pokręceni, tak? Nie musicie robić tylko jednej serii, ale jeżeli macie 5 minut, to Wam w zupełności wystarczy. Dobra, to wszystko w tym filmiku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się podoba, kciuki w górę. Jeżeli jesteś tutaj nowy, to pamiętaj, że jest taki przycisk subskrybuj, bo cały czas dodajemy filmiki. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem.